Idziemy poprzez słowa z muzyką, z grą w sercu. Dziękczynienia Panu, że możemy iść dalej mimo tych przeciwności. Że On dodaje otuchy i siły i wzmacnia nas, abyśmy poruszali się dalej. Pomyślmy, że kiedyś zdarzało nam się tak w życiu, że gdy jeszcze nie znaliśmy Pana Jezusa, że przychodziły do nas takie myśli, żeby jednak prowadzić lepsze życie, żeby zmienić to życie, żeby porzucić coś złego, co w naszym życiu było, żeby to się zmieniło, żeby żyć inaczej, żeby prowadzić to lepiej po prostu, żeby nie marnować tego życia. Przychodziły nam takie myśli do głowy i mieliśmy takie dni, kiedy toczyliśmy jakąś bitwę o to, żeby było inaczej, żeby było lepiej, lecz po paru dniach gdzieś mijało to i po prostu człowiek znowuż gdzieś zanurzał się w to i czasami z jeszcze większą pasją czynienia czegoś niedobrego. Ale teraz mamy taką świętą możliwość, żeby prowadzić to życie. Teraz to nie są tylko takie pragnienia człowieka, który chciałby biegać, gdy nie umie chodzić, ale są to już pragnienia człowieka, który może nie tylko chodzić, ale i biegać w Chrystusie. To nie są już mrzonki, które zakończy jakiś dzień, który rozbije to wszystko w proch, ale to są prawdziwe, rzeczywiste pragnienia, które możemy realizować. Zobaczcie, jest mężczyzna i kobieta i mają pragnienia, mężczyzna ma pragnienie być prawdziwym mężem, gdy będzie miał już żonę, a kobieta prawdziwą żoną, kiedy będzie miał już męża. I tak myślą sobie, jacy to będą, aż wezmą ślub. I oto mają możliwość realizować to, o czym myśleli. Bo dopóki nie wzięli ślubu, to mogli myśleć, jacy będą, kiedy będą już mężem czy żoną. My mogliśmy też myśleć, jakimi ludźmi będziemy, ale kiedy staliśmy się chrześcijanami, to zostało nam umożliwione, aby stało się to, co najlepsze, jeszcze nad więcej niż najlepsze. Kiedy Chrystus jest naszym oblubieńcem, stało się możliwe, aby przejść to życie w inny sposób. Czy chcesz to przeżywać każdego dnia? Czy chcesz mieć radość zbawienia każdego dnia, cieszyć się, być częścią Jego miłości, Jego planu, być uprzejmym, łagodnym, prawdziwym, prawdziwą? Dlatego, że jest to możliwe. Dlatego, że możesz takim być dzisiaj. Przez wiarę możesz dzisiaj być uczciwym człowiekiem. Sprawiedliwym. Wygrywającym z wrogiem. Jak daleko sięga twoja wiara w chrześcijaninie, chrześcijanko? Jak daleko sięga twoja wiara dzisiaj? Kim będziesz? Kim jesteś? Co możesz zrobić jako chrześcijanin, chrześcijanka dzisiaj? Przyjmuj to przez wiarę i czyń. Zobaczysz naprawdę wielkie rzeczy. Jeszcze więcej niż jesteś w stanie się spodziewać. Jezus właśnie o tym mówił do wierzących. Idź i czyń, bo ja jestem z tobą. I nie zawiedziesz się. Bo ja potwierdzę każde słowo, które do ciebie powiedziałem. Wiara chwyta się, jest pewna tego. Nie wątpi, że Chrystus uczyni to, co powiedział. Jak myślisz, czy jesteś pewien, czy pewna, że wiesz, co Bóg dla ciebie zaplanował w chrześcijaństwie? Skąd wiesz? Skąd wiesz, kim Bóg zaplanował, że będziesz w chrześcijaństwie? Śmiało, kto ma odpowiedź? Jeszcze raz?
Ze Słowa Bożego, tak jest. A co ono mówi na ten temat? Że Bóg podjął decyzję, żeby każdy z nas był jak Jego syn. Wierzysz w to? Wiecie, to jest wspaniałe. Że ktoś, kto może uczynić wszystko, co zechce, zaplanował dla ciebie i dla mnie, żebyśmy byli jak Jego syn. Czy cieszysz się, że może cię spożytkować w tak wspaniałej sprawie, żebyś ty był podobny, podobna do Jego Syna? On tego chce, On to zrobi. Czy jest coś niemożliwego dla Boga? Ale co Mu przeszkadza? Kto? Niewiara. Niewiara jedynie przeszkadza mu zrobić to, co powiedział. Tak jak w Biblii jest napisane, jeśli nie będziecie wierzyć, nie stanie się wam to, co Bóg powiedział. Ciesz się każdym słowem Boga. Raduj się, bo wiedz, że On jeśli zamierzył i powiedział, to On to zrobi, ale ty należ do Niego w tym słowie. Kochaj Go i ciesz się Nim. Jeśli będziesz czytać Biblię i przechodzić obojętnie nad wspaniałością Kościoła, to będziesz takim człowiekiem, jakim właśnie się określiłeś, czy określiłaś przez własną niewiarę. Zobacz, chrześcijaninie i chrześcijanko, przez wiarę dziedziczymy obietnice, przez wiarę w cierpliwości bierzemy to, co Bóg do nas powiedział, ale ty musisz kochać tego Boga za to, co powiedział. Dzieci potrafią rodziców trzymać za słowo nawet latami, że obiecali, obiecali, a chrześcijanie i chrześcijanka nie umieją Boga trzymać za słowo. Ale Bóg chce, żebyśmy Go trzymali za słowo, żebyśmy się Go trzymali, tak jak Jakub trzymał się. Daj mi to, co obiecałeś. Daj mi to, inaczej Cię nie puszczę. O Boże, żeby nam tak zależało na tym. Żebyśmy byli bardzo tacy uparci w tym, żeby stało się, co chce Bóg. Żebyśmy nie próbowali wytłumaczyć sobie, dlaczego nie jesteśmy tacy jak Bóg, ale chcieli przyjąć to całkowicie i nie zrezygnować z tego. To jest wiara, która się chwyta tego Słowa Bożego. Wiara chwyta się tego, czego jeszcze nie widzi, jakoby już to posiadała i dostała już to. Ale jeszcze czasami jest jakiś czas, aby to umieć przyjąć, co już dostaliśmy. Powiedzmy, że dziecko rodzi się w rodzinie bogatych rodziców. Ono nie ma pojęcia, że jest bogate. A jest bogate? Jest. Ale powoli się dowiaduje, przez co się dowiaduje, że żyje w rodzinie bogatej. Przez to, co dostaje od tych rodziców. Powoli zaczyna postrzegać te rzeczy. Powoli dorasta i w pewnym momencie zaczyna też i przejmować. Jezus mówi, to co jest Ojca, jest też moje, dlatego mówię, że z mego weźmie i wam da. Ojciec dał mi to wszystko. Zobaczcie, że wiara Chrystusa w nas, to Ojciec dał nam to wszystko w Chrystusie. My musimy podejść do tego w taki sposób, musimy złamać ten schemat myślenia starego człowieka, który określa swoją wartość według własnego ja. Ale musimy określić naszą wartość według ustanowienia Bożego. W Chrystusie uczynił nas synami i córkami. Obdarzył nas dziedzictwem. W Chrystusie Jezusie staliśmy się współdziedzicami. Żyjmy w sposób bogaty. Hojnie rozdawajmy miłość. Hojnie rozdawajmy dobroć. Nigdy tego nie zabraknie. Czyńmy sobie dobro nawzajem. Nigdy się ono nie skończy. Czy jesteś w stanie sięgnąć w to miejsce? Czy chcesz żyć tym, co z Chrystusem? Wiara chce
Dla wiary nie jest obojętne, czy jest tak, czy nie jest. Wiara wie, że tak ma być i wiara chce tego, co ma być. Wiara chce poznać Chrystusa w sobie. Wiara chce poznać tego Chrystusa we własnym doświadczeniu życia. Tego, jak przemienia mnie ten Chrystus i czyni mnie innym człowiekiem. Jeśli tego nie ma w człowieku wierzącym, wiemy, że przyjdzie narzekanie na innych ludzi. I oskarżanie o to, że takim się nie jest. Bo oni. Ale to jest wina tylko tego człowieka, że wiarą nie sięga dalej i dalej, aby służyć, aby dawać. Zobaczcie, że wiara dokładnie wie, że Bóg powiedział przez swego Syna Jezusa Chrystusa, że jeśli chcesz, aby tobie coś uczyniono, to idź ich napomnij, że ci tego nie dają. Teraz ja mówię. Czy idź i czyń im to, co wiesz, że chcesz, żeby tobie uczyniono. Teraz mówi Jezus. Jeśli wiesz, co chciałbyś, aby tobie uczyniono, idź i czyń. Wtedy poznasz Jezusa jeszcze bardziej, bo On to, co chciał, aby Mu uczyniono, przyszedł i uczynił nam. Okazał nam miłość, chociaż na nią nie zasługiwaliśmy. I wytrwał do końca. I to jest piękna lekcja wiary, która trzyma się Pana. Panie, skoro mi wyprowadzasz na takie tereny, w których nie umiem chodzić, Ty musisz mnie prowadzić przez nie. Nie pójdę bez Ciebie ani kroku. W Tobie pójdę wszędzie. Nic nie jest mi straszne, jeśli Ty jesteś ze mną, Panie. To któż przeciwko mnie? Wiara sięga z Chrystusem w każde miejsce określone przez Biblię, ponieważ wie, że Chrystus to miejsce już zajął, wygrał. Ile dobra w nas jeszcze może być, gdy my sięgamy z Chrystusem dalej, kiedy nie ograniczamy Chrystusa do jakichś własnych terenów, kiedy z Nim sięgamy dalej i dalej w dobro. Coraz piękniejszy Kościół, czysty, święty, nieskalany. Bo takim go czyni Chrystus. Kościół nadal się rozwija. Kościół nie zaprzestał rozwoju. To, że ludzie zaprzestali interesować się Chrystusem i zaprzestali z Niego czerpać siły, wcale nie znaczy, że Kościół przestał interesować się Chrystusem i przestał czerpać z Niego siły. Kościół będzie do końca patrzeć na Jezusa, kochać Go i czerpać z Niego siły. Bo Kościół wierzy w Jezusa, nie w siebie. Zobaczcie, że czy widzieliśmy Boga, który stworzył te drzewa, chmury, ziemię, cały kosmos? Kto widział z nas Boga, jak to czynił? A gdyby ktoś nam powiedział, że to powstało tak sobie z niczego, powiedzielibyśmy, a może masz rację, czy nie? Co byśmy powiedzieli? Że kto to uczynił? Bóg. A skąd to wiemy? Ze Słowa Bożego. A więc wiara jest pewna tego, że skoro w Słowie Bożym jest napisane, że Bóg stworzył niebo i ziemię, rzeczy widzialne, niewidzialne, to tak jest. Czy w każdym temacie postępujemy tak samo? Jak Bóg rzekł, to amen, tak? Tak ma być. Jak Bóg powiedział, to amen. To jest wiara. Jeśli tak powiedział, amen. Obyśmy byli właśnie sknerami w tych sprawach. Abyśmy byli, w cudzysłowie, bałwochwalcami, którzy nie widzą poza tym nic, poza tymi skarbami, poza tymi rzeczami. Obyśmy jeszcze bardziej patrzyli na to, co Bóg powiedział i nie pozwolili nikomu tego nam zabrać. Byśmy tego pilnowali z całej siły swojej, z całej myśli duszy, z całego pragnienia, byśmy pilnowali każdego słowa od Boga, bo On do mnie to powiedział. Do mnie, do syna, do córki. On to powiedział. Będę tego pilnować, aby tak się stało. To jest nasza praca. Wiara, to jest nasza praca. Dlatego sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Skąd masz pieniądze? Z pracy. No, pracujesz, masz na chleb. A sprawiedliwy skąd ma jedzenie? Z wiary. Wszystko ma z wiary. Chleb z nieba jest z wiary.
Nakarmisz się z wiary, będziesz syty z wiary. Bóg właśnie na pustynię wyprowadził Izraela i karmił ich i poił z wiary. Bo nie można było się tam spodziewać tego. Nawet sam Mojżesz, który tyle doświadczył z Bogiem, mówi: Boże, skąd tyle zwierzyny tu będzie na tej pustyni, żebyś Ty nakarmił ten naród i tyle mięsa im dał. Sam on zwątpił, czy jest możliwe na pustynię tyle krów, wołów przyprowadzić? A to przyleciało na skrzydłach. Tego się nie spodziewał nawet Mojżesz. Bóg uczył też swego sługa. A więc zobaczmy, pierwsze co mamy, kiedy czytamy Biblię, my musimy się nauczyć sięgać wiarą w te słowa, które tu czytamy. Nie sprzeczać się o słowa, nauczyć się sięgać w te słowa, tak żeby inni zobaczyli to w nas, nie my. Te słowa uczą nas pokory, uniżenia, a inni ludzie widzą działającego Boga w nas przez miłość, łagodność, cierpliwość, wytrwałość. Widzą owoc Bożego Ducha. Gdy zostaliśmy powołani do Boga, to właśnie po to, żeby z nas uczynić podobnych do swego Syna. Gdzie to czytamy? W Biblii, ale w którym miejscu? Gdzie? Wszędzie jest to wpisane, że Bóg przed założeniem świata wybrał nas sobie w Chrystusie Jezusie, abyśmy byli podobni do Niego. Piękne słowa. Zatrzymujmy się nad słowami, nad skarbami z nieba. Nie pozwólmy sercu naszemu być obojętnym według tego słowa. Ale bądźmy ludźmi, którzy będą chcieli to poznać. Wtedy dopiero naprawdę następuje rozwój. To wiara prowadzi nas do miejsc chwalebnych. Przez wiarę dziedziczymy obietnice. Przez wiarę Mojżesz opuścił Egipt. Poszedł za Bogiem, jakby go widział. Wszystko przez wiarę. Przez wiarę widzimy cel, który normalnie dla fizycznego człowieka jest niewidzialny. Zbawienie naszej duszy. Wieczne życie. Widzimy przez wiarę. Wspaniały cel. Niech Duch Boży napełnia nas tym właśnie, żebyśmy idąc w kierunku tego wspaniałego celu, czynili sobie nawzajem dobro. Domownikom wiary, a także innym. Raduj się z tego. Ciesz się, że Bóg obiecał ci wszystko, co jest potrzebne. W Chrystusie przeznaczył cię do czynienia dobra. Raduj się z tego już teraz. Chociaż możesz tego nie umieć, ale się raduj już z tego. Raduj się przez wiarę z tych Bożych obietnic. Rozgłaszaj i ciesz się nimi, bo to są dla ciebie. Bóg zrobi to, co obiecał. Ty już się ciesz. Raduj się. Raduj się, duszo. Bóg powiedział, raduj się. Raduj się i ciesz się nim od samego rana, pozmierz. I nawet w nocy niech będzie to twoją radością. Dawid mówi, wstaję w nocy, żeby przeglądać twoje słowo. Tak szczęśliwy jestem, słysząc, co ty mówisz. Wiara jest tym, co pozwala nam sięgać w te tereny i cieszyć się nimi. Ktoś może powiedzieć, a kto to wiadomo, kto to napisał? A ty wiesz, bo w tobie się to dzieje, co on napisał. Wzrastasz, rozwijasz się. Kosztujesz się w tym słowie. A więc wiara nie jest czymś takim, że ja mówię, no wierzący, wierzący. Wiarę można zobaczyć. Wiara ma teren dla swego działania. Przez wiarę modlimy się i wiemy, że Bóg słyszy. Bez wiary nie można Bogu się podobać. A więc gdy się modlimy, moja wiara stawia mnie wobec Boga i wiem, że święty, wszechmogący Bóg właśnie teraz mnie słucha. Jest to ważne dla mnie, co się dzieje. Przez wiarę.
Przez wiarę chcę zwyciężyć grzech, bo wiem, że grzech oddziela mnie od Boga. Bo On tak powiedział. Wszystko przez wiarę. Przez wiarę jesteśmy Bożą rodziną. Braćmi i siostrami w Chrystusie. Przez wiarę. Tylko przez wiarę. Bo jest podział na wierzących i niewierzących. Przez wiarę Chrystus zamieszkał w sercach naszych. Przez wiarę Bóg oczyścił nasze serca, aby Jego Syn mógł tam zamieszkać. Dając nam wiarę, przygotował teren do zamieszkania. Przez wiarę czynimy to, co Jemu się podoba, bo wiemy, że On to od nas chce. Że to nie są jakieś ludzkie mrzonki, ludzkie pomysły, że sam Bóg określił przykazania, które chce, abyśmy czynili. Że sam Bóg określił, że jeśli nie miłujesz brata, którego widzisz, nie możesz miłować Boga, którego nie widzisz. Sam Bóg to określił i kazał swojemu człowiekowi ustanowionemu, aby to zostało zapisane w Biblii, zapisać to dokładnie i to ileś razy w tym samym liście. Przez wiarę rozpoczynamy prawdziwą bitwę i nie kończymy jej już następnego dnia, lecz toczymy ją aż do końca naszej ziemskiej wędrówki. Bo przez wiarę wiem, że są moce ciemności, które czyhają, żeby nas odciągnąć od Chrystusa. Przez wiarę uzbrajamy się w moc naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby wygrać w tych bitwach z tymi władztwami ciemności, które chcą nam różne rzeczy wrzucić, aby nas wprowadzić w niedbałość chrześcijańską, w lekkomyślność chrześcijańską, w egoizm chrześcijański. Przez wiarę Twój umysł i mój napełniany jest innymi myślami. Przez wiarę nasze serca zaczynają grać pieśń miłości. Przez wiarę wiemy, że musimy przejść przez wiele trudności w wędrówce do wieczności i przechodzimy przez nie, bo wierzymy, że musimy przez nie przejść. One nas nie mogą zatrzymać w tej wędrówce. Choćby nawet wielu było przeciwko nam, pójdziemy dalej, bo wierzymy, że musimy iść dalej, aby dojść do miejsca obietnicy Bożej. Musimy iść dalej, bo Bóg nie ma upodobania w tych, którzy się cofają i giną. A więc nie rezygnujemy, nie poddajemy się, idziemy dalej, dlatego że wierzymy, że tam czeka na nas Ojciec. Tam jest nasza ojczyzna. Nie rezygnujemy, bo ktoś nas nie docenił, ktoś nas zlekceważył, ktoś nas pominął, ktoś na nas napadł. Nie rezygnujemy z wędrówki. Możemy być zasmuceni doświadczeniem, ale kierunek już został ustalony. To jest wieczność z Nim, wieczna radość. Przez wiarę dajemy, nie spodziewając się zwrotu, bo wiemy, że jest Ten, który to widzi, który ceni sobie, kiedy my należymy do Niego. Przez wiarę zwiastujemy Słowo i przez wiarę je słuchamy. Bo wiemy, że to ma sens. Że to słowo jest ziarnem, które padając na serce wydaje plon 30-60-krotny, 100-krotny. Przez wiarę możemy prosić o takie rzeczy, które wydawałoby się normalnie dla kogoś niemożliwe. A wiara wie, że Bóg może to uczynić. Przez wiarę nasza rozmowa z Bogiem staje się inna niż zwykła ludzka modlitwa. Przez wiarę zaczynamy brać z Biblii słowa i z tymi słowami rozmawiamy z Bogiem. Tak jak czynili to Boży ludzie przed nami, Mojżesz, inni. Czytając ich modlitwy widzimy proroków, którzy brali Słowo Boże. Boże, powiedziałeś, gdzie Ty jesteś, Boże? Obiecałeś. Wiemy, że ukarałeś nas słusznie, ale obiecałeś podnieść nas, Boże.
Rozumiecie? Daniel, który czyta i dowiaduje się, Jeremiasz mówi 70 lat, Boże, nadszedł ten okres, aby wykonało się to, co powiedziałeś przez Jeremiasza. Przez wiarę stajemy się chrześcijanami, którzy są żywi, prawdziwi, którzy przeżywają to, co mówi Bóg. Przez wiarę uwolnieni jesteśmy od obojętności tego świata, od skamieniałości tego świata do miękkości, do zależności od Boga. Przez wiarę potrzebujemy rozwijać się. Nie potrafimy zatrzymać się. Chcemy więcej dla Jego chwały. Chcemy, żeby więcej ludzi Go kochało. Chcemy, żeby więcej ludzi naśladowało Jezusa, żeby za Nim chodziło. Przez wiarę nie budujemy jakichś specjalnych budowli i innych rzeczy. Przez wiarę nie czynimy już tego. Przez wiarę chcemy, aby ludzie byli Bożą budowlą, w których mieszka Bóg. Paweł napisał w liście do Hebrajczyków: lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Przez wiarę jesteśmy upartymi ludźmi, którzy stoją na pozycji chrześcijańskiej i nie zejdziemy z tej pozycji, choćby mieli nas zabić. Przez wiarę jesteśmy ustabilizowani, wkorzenieni w Chrystusa i nie można nas wyrwać. Przez wiarę wybieramy to, co łączy nas z Bogiem, a odrzucamy to, co dzieli nas. Bez wiary nie można zrobić tego. Przez wiarę spodziewamy się powrotu Jezusa i czekamy na to, kiedy wróci. I wiemy, że wróci. Apostoł Paweł, kiedy pisał w liście do Galacjan te słowa, właśnie też napisał tam 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. A więc żyję w wierze Bożego Syna. Żyję dzięki wierze, którą dostałem w darze, abym szedł, wiedział, po co tam idę. Wiara powoduje to, że gdy upadnę, to chcę wstać. Nie chcę być znaleziony leżącym. Wstydziłbym się, żeby mnie znaleziono leżącym. Chcę chodzić, chcę żyć, chcę obfitować. Chcę być znaleziony jako człowiek, którego usta napełnia chwała Boża. Bo wierzę. Bo On powiedział: otwórz usta, ja je napełnię. Przez wiarę spodziewaliśmy się, że On tu przyjdzie i będzie pracował w naszym kierunku i nie zawiedliśmy się. Przez wiarę przyjechaliście na ślub, bo tylko się o tym dowiedzieliście. A skąd mogliście być pewni, że was nie oszukano? Uwierzyliście i byliście pewni, że będzie wesele. Jeszcze pewniejsi bądźmy Boga. Jesteśmy wezwani na wesele Baranka. Przygotowujmy się na to wesele przez wiarę. Cieszmy się nim. Nie zmarnujmy ani chwili należenia do Niego. Cieszmy się, że uczynił to możliwym. Że wielu ludzi, którzy wydawałoby się, że w chrześcijaństwie się sprawdzą, że będzie przez nich pożytek w Kościele, po jakimś czasie odchodzą. A inni, o których by się wydawało, że nic z tego nie będzie, rosną. Nie zależy to więc od możliwości ludzi, ale od wiary. O małowierny, czemu zwątpiłeś? A jednakże miał, aby wyjść w wiarę. Na Twoje słowo wyjdę. Czy możesz przyjąć przez wiarę to, że możesz kochać wszystkich tych ludzi, którzy tutaj są? Miłością Jezusa Chrystusa. Czy umiesz to przyjąć? Że Twoje ograniczenia zostały złożone na krzyż w ukrzyżowanym ciele Chrystusa. Twoje i moje ograniczenia tam zostały złożone. A dostałeś nieograniczone możliwości Chrystusa Jezusa.
Uwierz, a zobaczysz, co się będzie z tobą działo. Ludzie ci nie będą poznawać. Nawet najbliżsi. Co się stało? Uwierzyłem. To jest ciekawe z tą wiarą. Tak jak Hudson Taylor, co już głosił w Chinach Ewangelię i chodził, ludzi nawracał i raptem uwierzył, że w Chrystusie umarł. Napisał do swojej tam rodziny, że umarłem w Chrystusie. I powiedział, człowieku, co ty, no wszyscy to wiedzą przecież, że w Chrystusie umarliśmy. Ale on w to nareszcie uwierzył i cieszył się tym, bo to było jego. Wcześniej czytał o tym w Biblii, ale nie umiał tego przyjąć. Potem przyjął to przez wiarę. Przez wiarę dziedziczymy to wszystko. Przez wiarę. Przez wiarę. Dopiero wiara pozwala nam to wziąć i używać to jak swoje. Przez wiarę jesteśmy wprowadzani przez Ducha Bożego w to Słowo. Nie możemy powiedzieć, że przez wiarę kłócimy się ze sobą. Ale przez wiarę przestajemy się kłócić ze sobą. Bo Słowo Boże mówi co? Nie kłóćcie się już. Chrystusa wysławiajcie ustami swymi. Radujcie się Nim i obdarzajcie się dobrem w Chrystusie. Wiecie, gdyby człowiek tak codziennie wierzył i cieszył się Jezusem, to jest jak to drzewo, które wzrasta wzrostem Bożym dla Bożej chwały. Nie bądź bez wiary, lecz wierz. Patrz na to słowo z ufnością dziecka. Bóg to uczyni. Ale nie bądź jak człowiek, który czeka i myśli. No nie wiem, czy Bóg to uczyni. Zobaczę. To nie jest wiara. Wiara to już jest pewność tego, czego się spodziewam. Cieszysz się, że jesteś Kościołem? Piękna rzecz. Nareszcie coś porządnego. Coś dla ludzi, którzy wierzą. W Dziejach Apostolskich, w 26 rozdziale, apostoł Paweł opisuje tu swoje spotkanie z Panem Jezusem. Od 15 wiersza. A ja rzekłem, kto jesteś, Panie? A Pan rzekł, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to Ci się ukazałem, aby Cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, których Ci się pokażę. Wybawię Cię od ludu tego i od pogan, do których Cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi, ze świętymi. Przez wiarę w Jezusa, współudział ze świętymi, z obłokiem świadków, którzy oddzieleni od świata dla Boga należeli do Niego po koniec swoich ziemskich dni. Przez wiarę współuczestnicy tej świętości. Pamiętaj, że jesteś częścią Bożego świętego zamysłu, że Bóg Cię przeznaczył do tego, żebyś był połączony w świętości z wszystkimi, którzy żyli przed nami, a i też będą żyć po nas, jeśli jeszcze Chrystus nie wróci, a my skończymy nasz bieg. Dołączyłeś do najwspanialszego grona świadków Bożych, wyznawców chwały, niezależnych od możliwości tego ciała, ale zależnych od mocy Boga żywego. Jesteś podniesiony z prochu ziemi do chwały Syna, córki. I tak żyj. Przez wiarę to masz. Przez wiarę masz święte pomysły, święte pragnienia i święte realizacje. Przez wiarę pokonujesz przestrzeń, aby osiągnąć to, co chce Bóg
osiągnąć przez Ciebie w tym kierunku, przez wiarę cieszysz się i radujesz i kochasz Boga i ludzi. Przez wiarę jesteś gotów dojść do końca swych dni, należąc do Niego. Przez wiarę, kiedy napada Cię pokusa, jesteś pewnym, że Bóg, który wie, że jesteś kuszony, dał Ci już zwycięstwo w Chrystusie nad tą pokusą. I chociaż diabeł Ci może powiedzieć, zobacz, kuszony jesteś, beznadziejny człowieczku, Ty masz pewność, że Ty masz już zwycięstwo nad tą pokusą w Chrystusie. I ta pokusa nie odbiera Ci Twojej nadziei ani radości zbawienia. Ona Ci tylko mówi o tym, że wygrałeś już w Chrystusie z pokusami swymi. Diabeł nieraz przychodzi z pokusą i mówi, zobacz, jaki jesteś beznadziejny. A co ja mogę, że jestem kuszony? Mogę tylko jedno. Przyjąć zwycięstwo nad tym wszystkim w Jezusie. I nie zrobić tego, co chce diabeł. Piękne. Nie upadam dlatego, że jestem kuszony. Idę dalej, bo jestem zwycięzcą w Chrystusie. Nie jest przyjemne być kuszonym. Kiedy te ciała nasze skończą bieg, nie będziemy już nigdy kuszeni. Nigdy żadna pokusa nawet nie przyjdzie do nas. Nigdy, nigdy nie doznasz tego więcej. Nigdy. Chwała Bogu za to, że przyjdzie czas, że nasze ciała nigdy nie będą kuszone. Te nowe namioty nigdy nie doznają żadnej złej myśli, żadnego złego pragnienia czy działania. Nigdy. Dzisiaj jest to nieprzyjemne. Dlatego Chrystus jest naszą nadzieją. Na przejście przez te nieprzyjemne dni, przez te nieprzyjemne doświadczenia i dalej iść, aby czynić Boże dobro i nie zaprzestać tego. Wiara mówi mi, że Bóg jest ze mną w moich doświadczeniach i z Tobą. Gdy idziemy w kierunku wieczności z Nim, kiedy mamy cel i nie chcemy innego celu. Chcemy razem z braćmi i siostrami budować się na dom dla Boga, bo to jest Boży zamysł, abyśmy wspólnie budowali się na jednym fundamencie, na Chrystusie Jezusie, abyśmy byli sobie bliscy w Chrystusie. To jest Boży zamysł. Wiara mówi, tak musi być. Jak Bóg tak powiedział, musi tak być. Przestaliśmy być dziećmi, którzy się sprzeczają z Ojcem. Ojciec swoje, a dzieci swoje. Skończyło się to przez wiarę. Ojciec powiedział, amen. Wszystkie dzieci mówią amen. Ojciec powiedział koniec dyskusji. Ojciec rządzi w domu. Nie dzieci. Nawet pierworodny syn pokazał to. Ojciec rządzi wszystkim. On decyduje o każdej sprawie. Naucz się radować swoim Bogiem. Naucz się radować Jego miłością. Naucz się radować Jego prawdomównością. Naucz się kosztować z tego, kim jest ten Chrystus. Każdego dnia podnoś serce zadowolone. Takie dał Ci przez wiarę. Nie pozwól zdusić tego serca przez rzeczy, czy swoje pragnienia, czy pójście w coś tam. Nie zatwardzaj tego, co zostało zmiękczone. Ale raduj się Bogiem swoim każdego dnia. Uczci Go. Porzucając złe rzeczy, aby brać dobre. Wypuść to, co przeszkadza, a bądź wolny, żeby wziąć to, co piękne. Chwała Bogu za to, ponieważ to jest świadectwo Boga w nas. To, co jest piękne, to, co jest wspaniałe, to jest Bóg, to jest Chrystus w nas ujawniony. Kto z Was wierzy, że już jest w wieczności po prawicy Boga? Wiara sięga do tego miejsca i mówi, tam już jestem. Idę teraz przez wszystkie przeciwności, bo to jest moje miejsce. Po prawicy Boga w Chrystusie Jezusie. Widzę rzeczy, które dzisiaj się dzieją. Wiem, że muszę z nimi wygrać, ale to jest moje miejsce, do którego wezwał mnie Bóg w Chrystusie. Po prawicy swojej, na zawsze, na wieczność. Idziemy więc w tym świętym kierunku i cieszymy się tym. To jest podstawa. Rozumiecie, człowiek może być w momencie znużony pielgrzymką, tak jak Izrael był znużony pielgrzymką, że dlaczego idziemy przez pustynię? Byśmy poszli krótszą drogą i byśmy już tam byli. Dlaczego taką drogą nas Boże prowadzisz? A Bóg mówi, po to, żebyście byli odważni, gdy was już doprowadzę do tego miejsca. Żebyście jeszcze więcej poznali, co mogę uczynić wspaniałego. Jeśli są przeciwności, to po to właśnie, żeby nauczyć się odwagi, zwycięstwa, pokonania tych przeciwności.
nabyciu jeszcze większych sił, które pozwalają spojrzeć na przeciwność i powiedzieć, to też będzie pokonane. Bo Chrystus wygrał. Niech będzie uwielbione Jego imię za to. I o to tu chodzi w naszym chrześcijaństwie. Żebyśmy byli pewni Chrystusa, żebyśmy kochali naszego Zbawiciela i Nim umacniali się każdego dnia. Dodawali sobie otuchy. Zobaczcie, że człowiek, który ma o sobie swoje własne zdanie, może być albo dumny, albo zamknięty, ale nigdy nie jest normalny. Ale gdy człowiek ma zdanie Boże o sobie, wtedy jest normalny. Jakie zdanie o tobie ma Bóg? Umiłowałem cię. Miłością doskonałą. Dałem swego Syna, abyś żył, abyś żył. To jest zdanie Boga. Żyjmy. Żyjmy wierząc i należąc do Niego, kochając Go i ciesząc się każdym słowem. Nigdy nie dajmy się zepchnąć do pozycji zasklepienia, zamknięcia ze swoim zdaniem, ale oddawajmy Mu chwałę za wszystko, co On wypowiedział do nas. Tak jak chwali Go cała roślinność, cała ziemia, całe niebo, chwali Boga do dzisiaj, bo On rzekł i to się stało. Tak samo On jest naszą radością i naszym zbawieniem. Chwała Bogu. Amen. Amen. Amen.